minął rok w przybliżeniu, kiedy dowiedziałem się, że będziemy uczestnikami kursu na samolot F-50 w Korei Południowej. Wraz z pierwszymi samolotami długotrwały, żmudny i czasochłonny okres przygotowania, odbierania pierwszych samolotów, nadzorowania ich, przejmowania, przygotowania dokumentacji wszelkiej do tego, żeby móc rozpocząć tutaj szkolenie. I nastał ten czas, w którym mogliśmy tydzień temu ruszyć z tym wszystkim i rozpocząć pierwsze loty. Jakby to jest jeden z pierwszych lotów na tym samolocie tutaj, to dopiero też nabieram doświadczenia. Wiadomo, różne charaktery lotu, w którym jest więcej lub mniej przeciążeń, lub poziom skomplikowania jest też różny i wiadomo, im więcej tego przeciążenia i skomplikowania tym, człowiek wraca bardziej zmęczony.